Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza. Witam również obecnych na sali Pana Prezydenta, Panów Wiceprezydentów, Naczelników Wydziałów i Pracowników Urzędu Miasta Kalisza. W chwili obecnej poprzez SMS zostanie wysłany komunikat do Państwa Radnych z prośbą o potwierdzenie kworum. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja miała się odbywać poprzez platformę Zoom. Niestety ze względów technicznych wiemy, że platforma Zoom jest dla nas dużym ułatwieniem, chociażby jeżeli chodzi o kwestie zabierania głosu czy kwestie związaną z głosowaniami, ale niestety problemy techniczne, widać obciążenie sieci o tej porze jest tak znaczne, że niestety platforma się bardzo mocno wiesza. Jest to też dla nas wskazówka, że może następna sesja, jeżeli będzie się odbywała w takim trybie zdalnym, a podejrzewam niestety, że będzie się odbywała, będzie być może konieczność przeprowadzenia jej w terminie w godzinach nieco późniejszych, tak żeby nie było tutaj problemów technicznych, bo tak jak sprawdzaliśmy na komisji, jednak platforma internetowa jest dużo lepszą formą, sprawniejszą formą prowadzenia obrad. Proszę Państwa Radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie na tabletach przycisku kworum. Pan Przewodniczący Eskan Darwich, Pan Dariusz Grodziński, Pan Radosław Kołaciński, Pani Przewodnicząca Kamila Majewska, Pani Radna Barbara Oliwiecka, Pan Radny Roman Piotrowski, Pani Radna Karolina Sadowska i Pan Radny Łukasz Włodarek jeszcze nie potwierdzili swojej obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Prosiłbym o... Czekamy jeszcze za panią przewodniczącą Kamilą Majewską, panią radną Barbarą Oliwiecką, panem radnym Radosławem Kołacińskim, panem radnym Dariuszem Grodzińskim i panem radnym Romanem Piotrowskim. Prosiłbym o potwierdzenie poprzez naciśnięcie na tablecie przycisku kworum. Jeszcze czekamy za panią przewodniczącą Kamilą Majewską, panią radną Barbarą Oliwiecką i panem radnym Radosławem Kołacińskim. Szanowni Państwo Radni, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o sesję prowadzoną za pośrednictwem YouTube'a i e-sesji, następuje pewne opóźnienie. W związku z tym przypominam o tym, że mniej więcej około 30-sekundowe jest opóźnienie pomiędzy tym,
co się dzieje tutaj w sali w Kancelarii Rady Miasta, a tym, co Państwo widzicie. Natomiast kontakt z nami, kontakt z tutaj, żeby zabrać głos, odbywa się poprzez numer telefonu. Ja ten numer telefonu jeszcze raz przeczytam na głos. 62 76 54 473. Czekamy jeszcze za paniami radnymi, panią przewodniczącą Kamilą Majewską i panią radną Barbarą Oliwiecką. Prosiłbym o potwierdzenie kworum. Jeszcze pani przewodnicząca Kamila Majewska. Mógłbym prosić o kontakt z panią przewodniczącą Kamilą Majewską, bo jeszcze czy ma jakieś problemy techniczne, czy... O, dziękuję bardzo. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 31. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 23 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Jednocześnie informuję, że zgodnie z artykułem 15 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Szanowni Państwo, pozwólcie, że dzisiejszą sesję, zgodnie z prośbą Pana Prezydenta, rozpoczniemy bardzo istotnym dla wszystkich tematem, a mianowicie przedstawieniem sytuacji Kaliskiego Szpitala związanej z bieżącym zagrożeniem epidemiologicznym. Zgodził się zabrać głos pan radny Radosław Kołaciński, tutaj w roli dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Prosiłbym, a pan prezydent jeszcze chciał zabrać głos. Proszę bardzo, panie prezydencie. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zwróciłem się do pana dyrektora Kołacińskiego, który jednocześnie przecież jest radnym miasta Kalisza, o przedstawienie podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta aktualnej sytuacji epidemicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. Obserwujemy wzrost liczby zachorowań, lawinowy wzrost zachorowań na COVID-19. Rządzący wprowadzają kolejne zasady bezpieczeństwa, kolejne obostrzenia. Podejmowane są nowe działania zmierzające do ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wojewódzki Szpital Zespolony imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu jest najważniejszą placówką medyczną dla mieszkańców naszego miasta. Personel codziennie ratuje zdrowie i życie mieszkańców Kalisza. W ostatnim czasie niestety dotarły do nas, do mnie jako do prezydenta również w takich zapytaniach bezpośrednich, niepokojące informacje, które mogą świadczyć o nieprawidłowościach i problemach z zapewnieniem kaliszanym przez Wojewódzki Szpital Zespolony należytej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Sami mieszkańcy, ale również personel szpitala, pracownicy, sanitariusze, pielęgniarki, lekarze coraz częściej zgłaszają się do nas, do władz miasta
z prośbą o interwencję w sprawie działań szpitala, mimo że nie jest on jednostką podlegającą prezydentowi miasta Kalisza. To od działań tej placówki, którą zarządza pan dyrektor, zależy zabezpieczenie mieszkańców w usługi medyczne całego miasta. Dlatego zwracam się z prośbą do pana dyrektora Kołacińskiego o przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji szpitala, w tym o zakażeniach wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu i pacjentów, stosowanych procedurach bezpieczeństwa służących ochronie zdrowia, zabezpieczeniu placówki w środki ochrony osobistej, udostępnianej liczbie miejsc dla osób chorych na COVID-19, dostępności świadczeń realizowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tych pytań jest oczywiście więcej. One pojawiają się w opinii publicznej. Pytanie chociażby o aparat RT-PCR, który ma badać obecność koronawirusa. Czy szpital ten aparat już posiada, czy ten aparat działa, czy pomieszczenia, w których ten aparat powinien działać, są przygotowane, czy personel jest przeszkolony i zapewniony do obsługi tego sprzętu. Jeżeli nie, to gdzie w tej chwili prowadzone są te testy na koronawirusa? Czy sposób, w jaki właśnie testowani są i personel, i mieszkańcy, nie powoduje pewnej bezwładności tego systemu i powiedzmy, jaki jest średni czas oczekiwania na taki test w Kaliszu i czy właśnie tej bezwładności nie ma chociażby w aktualizowaniu systemu EWP. Czy prawdą jest, że nie wszystkie te testy pojawiają się w tym systemie, że jest on nieszczelny? Jak często system EWP jest aktualizowany i czy chociażby lekarze rodzinni, którzy później tych pacjentów również przyjmują u siebie w przychodniach, no widzą wszystkich zakażonych, a przynajmniej tych, którzy zostali w szpitalu przetestowani. Jak wyglądają obecnie procedury przyjmowania pacjentów? To są właśnie te pytania mieszkańców, które praktycznie codziennie do nas napływają. Czy planowane zabiegi niezagrażające życiu są wykonane? No i jak zorganizowana jest praca szpitala, jeżeli chodzi o zabezpieczenie w personel medyczny, czy personel powiedzmy pokrywa to zapotrzebowanie na usługi, czy jest ciągłość chociażby w wypłatach wynagrodzenia personelowi i wiele innych pytań ciśnie się dzisiaj na usta. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję panu dyrektorowi, bo widzę, że się do dzisiejszej tej informacji przygotował. Widzę, że są z nim lekarze i ja chciałbym tu rzeczywiście z tego miejsca wszystkim lekarzom, całemu personelowi za ten wysiłek i trud, który w tym trudnym czasie podejmują, bardzo serdecznie podziękować. Natomiast szanowni Państwo, pamiętajmy, że za sytuację szpitala odpowiada dyrektor. I pytanie, szanowni Państwo, że w tym trudnym czasie, na który myślę, że wszyscy nie byliśmy gotowi, nie byliśmy w stanie przewidzieć, fakt tego, że pan dyrektor nie posiada doświadczenia lekarskiego, medycznego, nie wpływa na należyte funkcjonowanie dzisiejszego szpitala. Panie dyrektorze, bardzo proszę, aby pan nas dzisiaj wszystkich uspokoił i zapewnił, że ten czas, który mieliśmy do tej drugiej fali, był odpowiednio przepracowany i że przygotowaliście się do tego, by po prostu tę pomoc mieszkańcom nadal świadczyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Rzeczywiście tych pytań jest dosyć sporo, ale myślę, że na pewno jutro będzie pan dyrektor w stanie odpowiedzieć dzisiaj razem z zespołem lekarskim odpowie. Jeżeli nie, to też będzie, podejrzewam, miał możliwość ustosunkowania się do nich później. Ale tak jak już wspomniałem, prosiłbym o połączenie z panem dyrektorem
Radosławem Kłacińskim, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Perzyny w Kaliszu. I czekamy w tej chwili za połączeniem. Zapraszam, panie dyrektorze, i udzielam panu głosu oczywiście. Przypominam, że numer telefonu to jest 62 7654 473. O, dziękuję bardzo. Proszę. Jest taka prośba, żeby wyłączyć głośniki, jeżeli pan dyrektor mógłby to zrobić, to wtedy nie będzie pogłosu i wtedy będzie można spokojnie wysłuchać odpowiedzi pana dyrektora. Halo? Proszę. Halo? Jest pan słyszalny. Halo, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Jest taka prośba, żeby wyłączyć. Czy jestem słyszalny? Halo? Tak. Halo? Tak, ale to będzie 30 sekund opóźnienia z reguły, tak. Szanowni państwo, jest ze mną tutaj moja zastępczyni do spraw pielęgniarstwa, pani Anna Juszczak. Jest ze mną pan doktor Tarasiewicz, to jest mój pełnomocnik do spraw epidemiologii w szpitalu. Równocześnie jest kierownikiem SOR-u, bo jest też również specjalistą z ratownictwa, z medycyny ratunkowej. Jest ze mną również pani Ewa Paluch, to jest kierownik działu epidemiologii, higieny i epidemiologii w naszym szpitalu. Nie ma ze mną mojej zastępczyni do spraw lecznictwa, pani doktor Olgi Michalskiej-Sałata, ponieważ jest aktualnie diagnozowana, bo dostała gorączkę. Natomiast bardzo chętnie odniosę się do słów pana prezydenta i do tego zaproszenia, bo już w samej wypowiedzi pana prezydenta widać, że nie ma potwierdzonych kompletnie informacji, co się dzieje, szanowni państwo, w naszym szpitalu. A prezydent nie powinien reagować na niesprawdzone doniesienia prasowe bądź anonimy, które do niego spływają. Natomiast chciałem przedstawić rzetelną informację, która u nas w szpitalu jest i jak on funkcjonuje. Szanowni państwo, staramy się na bieżąco informować o sytuacji szpitala na portalach społecznościowych oraz rzetelnie odpowiadać na pytania zadawane przez dziennikarzy. Jeśli takowe się oczywiście pojawiają, ale dobrze, że mogę w tej sytuacji poinformować również Rady Miasta Kalisza. Dodam, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza ma również stałe zaproszenie do naszego szpitala, gdzie radni, a za ich pośrednictwem również mieszkańcy mogą uzyskać pełną wiedzę, jak również ja jestem do państwa dyspozycji zawsze, o czym doskonale wiecie. Mam nadzieję, że pan prezydent zwróci się nie tylko do naszego szpitala o przedstawienie aktualnej sytuacji, ale też w tej sprawie zwrócił się do innych jednostek ochrony zdrowia na terenie Kalisza, w szczególności do POZ. Podczas pandemii kaliski szpital stanął przed nowymi obowiązkami i wyzwaniami, chociażby zapewnieniem wyjątkowego bezpieczeństwa epidemiologicznego szpitala oraz opracowania i przestrzegania procedur dla personelu szpitala oraz pacjentów,
co jak wszyscy wiemy, wiąże się z dodatkowymi obciążeniami. Nasz szpital jest jednostką wielospecjalistyczną, posiadającą 27 oddziałów i 25 poradni oraz zakład diagnostyki laboratoryjnej, zakład diagnostyki obrazowej, zakład mikrobiologii klinicznej, wieczorynkę oraz 7 zespołów ratownictwa medycznego, gdzie 3 zespoły są przy Okrąglaku, jeden przy ulicy Toruńskiej, jeden w Liskowie, jeden w Brzezinach, jeden w Stawiszynie. Nasz szpital znalazł się w drugim oraz pierwszym poziomie zabezpieczenia covidowego zgodnie z decyzjami wojewody wielkopolskiego i tak. Decyzją z dnia 14 września, decyzją wojewody, mamy 4 łóżka na oddziale zakaźnym 14 na poziomie drugim zabezpieczenia. To jest dla pacjentów z podejrzeniem i zakażeniami. Mamy 2 łóżka respiratorowe na OIOM-ie w drugim poziomie zabezpieczenia dla pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem. Decyzją 29 września tego roku wojewoda nałożył na nas obowiązek utworzenia 4 dodatkowych łóżek izolacyjno-obserwacyjnych na pierwszym poziomie zabezpieczenia. Tylko dla pacjentów podejrzanych umieściliśmy te łóżka w torze. Zmienił tą decyzją swoją 15 października, gdzie dołożył nam 2 kolejne łóżka izolacyjno-obserwacyjne z pierwszego poziomu zabezpieczenia i te łóżka znajdują się na oddziale chorób wewnętrznym pierwszym. Szanowni Państwo, aktualnie łóżek rejestrowych w szpitalu jest 721, gdzie dodatkowych 6 wyżej wskazanych łóżek izolacyjnych daje pulę do wykorzystania 727 łóżek. De facto tylko 12 łóżek dla pacjentów podejrzanych lub zakażonych COVID. Zatem łóżka przeznaczone do obserwowania i leczenia COVID-a w Kaliskim Szpitalu stanowią 1,65% ogółu wszystkich łóżek. Pandemia ujawniła w wielu punktach słabości systemu ochrony zdrowia, co zmusza nas do ciągłego reagowania na zmiany w otoczeniu i dysponowaniu i doprecyzowywaniu naszych procedur, bo to właśnie, by zachowana została ciągłość opieki przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa epidemiologicznego w szpitalu, i to jest realizowane. Chcę również podkreślić, że nie ma i nie będzie nigdy naszej zgody na nieuprawnione wprowadzanie opinii publicznej w błąd co do m.in. rzekomego brak środków ochrony indywidualnej w szpitalu. Wszystkie oddziały i zakłady szpitala oraz pozostałe komórki organizacyjne są na bieżąco zabezpieczone w środki ochrony indywidualnej, gdzie następuje bieżący ich rozwój. Dla Państwa wiedzy podam również, że oprócz tego, co aktualnie znajduje się na oddziałach, w szpitalnym magazynie mamy następujący stan. Wymienię tylko te najważniejsze ilości. I oto, aktualny stan na 29 października na godzinę 8 rano w asortymencie. Kombinezony 9128, maski chirurgiczne 9028, maski KN95 FFP2 19214, maski FFP3 5224, rękawice niesterylne 446900 sztuk, fartuchy barierowe wzmacniane 3182 sztuki, fartuchy flizelinowe i chirurgiczne 7066 sztuk. Takie są, Szanowni Państwo, bezsporne fakty. Środki ochrony osobistej, jak widać, są zapewnione, a ich używanie egzekwowane, o czym wiedzą kierownicy oddziałów oraz pielęgniarki oddziałowe, którzy znają sposób ich zamawiania oraz dystrybucji, znają również procedury ich stosowania. Cyfry w sztukach są wysokie, ale środki są zużywane na bieżąco i uzupełniane po bardzo wysokich cenach zakupu, wręcz lichwiarskich. Dla przykładu podam, że miesięczna ilość zużywania rękawic nitrylowych to ponad 300 000 sztuk w naszym szpitalu. System dystrybucji takich środków w szpitalu się sprawdza i będzie kontynuowany, bo pozwala sprawować nad tym nadzór i kontrolę, tak, by z odpowiednim wyprzedzeniem można było skutecznie reagować i uzupełniać stany magazynowe, które przecież powinny mieć bufor. Procedury epidemiologiczne z całą pewnością mają też inne ościenne szpitale i na pewno się do nich stosują. Jednak pomimo tego od początku października jesteśmy zalewani komunikatami z tych szpitali o zamykaniu poszczególnych ich oddziałów z powodu zakażeń koronawirusem. W okolicznych szpitalach od początku października zamknięto z powodu koronawirusa 14 oddziałów.
nie chcę wymieniać tych szpitali z nazwy, ale są to szpitale w najbliższym naszym otoczeniu. Zamknięto oddziały ginekologiczno-położnicze z porodówką, kardiologiczne, chirurgii ogólnej, oddziały neonatologiczne, psychiatryczny, internistyczny, rehabilitacyjny, neurologiczny z pododdziałem udarowym, urologiczny, chirurgii onkologicznej oraz ZOL. To jest dla nas bardzo niepokojące, ponieważ strumień pacjentów z tych zamykanych oddziałów jest kierowany do naszego wielospecjalistycznego szpitala i my musimy sobie z tym radzić i sobie radzimy. Z tego powodu wyrażam też wolę i możliwość, aby podczas na przykład wideokonferencji nasi specjaliści mogli podzielić się wiedzą i stosowanymi u nas praktykami z innymi szpitalami, choć może zdarzyć się taka sytuacja, że i my z powodu braku personelu nie będziemy w stanie zabezpieczyć funkcjonowania jakiegoś oddziału, czego oczywiście się wystrzegamy i robimy wszystko, aby do tego nie dopuścić, choć nie wiemy, jak sytuacja rozwinie się w przyszłości. Pandemia jest przecież nieprzewidywalna. Szanowni Państwo, w naszym szpitalu pracuje blisko 1600 osób. Tym samym prawdopodobieństwo zakażenia się personelu w domu, sklepie, na ulicy i być może w szpitalu jest statystycznie rzecz ujmując większe. Z powodu kontaktów z osobami zakażonymi, bez ustalania, gdzie miały miejsce te zakażenia, czy to szkoła, czy sklep, czy ulica i być może szpital, na dzień 28 października w izolacji mamy 52 osoby. W tym między innymi 29 pielęgniarek na 687 zatrudnionych, 8 lekarzy na 316 zatrudnionych, 3 rehabilitantów na 49 zatrudnionych, 6 ratowników na 131 zatrudnionych, 4 opiekunów medycznych na 23 zatrudnionych oraz 2 osoby sprzątające na 164 zatrudnionych przez firmę zewnętrzną. Warto też zauważyć, zwrócić uwagę, że oprócz osób w izolacji na długotrwałych zwolnieniach lekarskich przebywa 40-60 pielęgniarek z powodu niezwiązanych z koronawirusem. Pomimo tych nieobecności szpital stara się pracować normalnie, ratując zdrowie i życie pacjentów. Na dzień dzisiejszy mamy w szpitalu hospitalizowanych 444 pacjentów. Wykonujemy planowe operacje i zabiegi również w trybie popołudniowym. Musimy pamiętać, że w naszym szpitalu jest zgodnie z decyzjami wojewody wielkopolskiego tylko 6 łóżek dla pacjentów z potwierdzonym COVID. Pacjenci z dodatnimi wynikami niewymagających hospitalizacji są wypisywani do domu, a inni takowej wymagający, w przypadku gdy nasze miejsce są zajęte, są przewożeni do szpitali lub oddziałów jednoimiennych dedykowanych. I z tym jest bardzo duży problem, bo tych miejsc po prostu brakuje. Na dzień dzisiejszy na łóżkach covidowych, czyli 6 w drugim poziomie zabezpieczenia i 6 w pierwszym poziomie zabezpieczenia, u nas przebywa 26 pacjentów. Jest to dla nas jeden z największych problemów, bo nie możemy w sposób płynny przekazać tych pacjentów do miejsc dla innych dedykowanych szpitali. Wydatki na COVID w Kaliskim Szpitalu od początku pandemii wyniosły 2 694 336 zł, z czego zakupy środków ochrony indywidualnej to 2 564 316, zakupy środków dezynfekcyjnych to 75 828, zakupy odczynników to 54 222. Zauważalny jest fakt, że do szpitala ze względu na obawy przed koronawirusem trafia mniej pacjentów, którzy również odwołują wcześniej zaplanowane zabiegi. Lęk przed zakażeniem jest większy niż przekonanie o konieczności leczenia innych chorób niż COVID, które przecież nie zniknęły. Nasza placówka stara się dobrze, najlepiej jak potrafi, zabezpieczyć epidemiologicznie, by powrócić do relacji świadczeń na poziomie jak przed pandemią. Pandemia powoduje jednak mniejsze wykonanie ryczałtu szpitala. Jest on za cały 2020 rok narastający do dzisiaj na poziomie 83,57%, gdzie sam miesiąc październik na ten moment wynosi 93,22%. Wykonanie ryczałtu na poziomie 100% w moim przekonaniu będzie niemożliwe. Nasz personel pracuje ostatkiem sił. Do tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna nawet w niedalekiej przyszłości. Po apelach dyrektorów szpitali resort zdrowia podjął decyzję, że jednostki, które ze względu na pandemię ograniczyły lub zaprzestały udzielania świadczeń zdrowotnych, będą do końca roku otrzymywały zaliczki ryczałtu mimo niepełnej realizacji umowy z NFZ. To pozwala poprawić płynność finansową naszego szpitala.
Praktycznie od czerwca szpital funkcjonuje w pełnym zakresie, a w ostatnim czasie staramy się nadgodzić stracony czas, na przykład wykonując operacje tam, gdzie oczywiście jest to możliwe, do późnych godzin wieczornych. To jest bardzo trudne i za to dziękuję wspaniałemu personelowi naszego szpitala, bo same łóżka czy narzędzia chirurgiczne nie leczą. To również pociąga za sobą koszty, bo płacimy więcej za większą ilość pracy. Do praktycznie pełnej aktywności wróciliśmy od czerwca, dlatego że pracownicy, pacjenci, ich rodziny i znajomi muszą stosować się do rygorystycznych reguł szpitalnej epidemiologii. Pacjenci przyjmowani do szpitala, do hospitalizacji planowej są w uzasadnionych przypadkach diagnozowani pod względem zakażenia COVID-19. Od czerwca pobraliśmy wymazy od 3721 pacjentów. Łącznie punkt pobrań, który funkcjonuje od jakiegoś czasu przed naszym szpitalem, wykonał 5860 wymazów. W ten sposób przetestowaliśmy tych pacjentów. Wróciliśmy także do obowiązkowego ankietowania pacjentów i pomiaru temperatury przy wejściach do szpitala. W ramach bezpieczeństwa dla personelu i pacjentów, tam gdzie jest to możliwe, personel jest dzielony na zespoły. Jest to trudne ze względu na absencje chorobowe, opieki nad dziećmi, izolację czy kwarantanny, ale w przypadku wykrycia zakażenia cały oddział nie jest kwarantowany, lecz jedynie jego część. Niebawem nastąpi też dyslokacja zespołu ratownictwa medycznego. W szpitalu staramy się nie wyhamowywać zadań inwestycyjnych realizowanych w największej części ze stacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, środków Unii Europejskiej, Wojewody Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Miasta Kalisza, Powiatu Kaliskiego itd. Plan inwestycyjny szpitala na 2020 rok to wydatki 13 130 680 zł, w tym zadania inwestycyjne 7 193 184, zakupy inwestycyjne to 5 937 496. I tak, zadania inwestycyjne zrealizowane. Dostosowanie obiektów szpitala do przepisów PPOŚ 855 tysięcy z hakiem. Modernizacja oddziału zakaźnego obejmująca utworzenie sali izolacyjnych 24 tysiące. Montaż systemu monitorującego na wjeździe do budynku technicznego 12 042. Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania dostosowania pomieszczeń w budynku technicznym gospodarczym dla poprzek kuchni prani 14 760. W toku realizacji są modernizacja oddziału przy ulicy Toruńskiej, oddział psychiatryczny za ponad 1 000 000 zł, modernizacja 3 gmin osobowych przy Poznańskiej za 960 tysięcy, modernizacja oddziału nefrologicznego ze stacją dali za 2 400 000, opracowanie dokumentacji budowa farmy fotowoltaicznej 70 510, program funkcjonalno-użytkowy dla nowego bloku operacyjnego 83 025. Co do zakupów inwestycyjnych, zrealizowany mamy między innymi łóżka medyczne z szaftami za 123 tysiące z hakiem, 2 komplety, respirator, łóżko do intensywnej opieki medycznej, kardiomonitor za 208 957, 2 komory do transportu pacjentów w izolacji 50 tysięcy złotych, komora laminarna do laboratorium genetycznego 28 751, respirator za blisko 100 tysięcy złotych, 3 fotele do dializ za 46 tysięcy, 2 laktatory za 9 tysięcy, wideokolonoskop za 8834, 2 klimatyzatory za 10 tysięcy, układ chłodzenia do zakładu patomorfologii za 24 415, zestawy komputerowe za ponad 70 tysięcy złotych, zakupy 4 ambulansów w systemie ratalnym, w tym roku te raty to 233 890, zakup wideogastroskopu w systemie ratalnym 57 105, rozbudowa systemu PAC z RIS 264 720, zakup licencji komputerowych to ponad 50 tysięcy złotych. W realizacji są następujące rzeczy i te rzeczy będą zrealizowane do 27 listopada tego roku. To 3 aparaty RTG, przyłóżkowy, stacjonarny z ramieniem C wraz z adaptacją pomieszczeń 1 718 734 37. 2 aparaty do dializoterapii 63 998. 2 aparaty do hemodializy blisko 64 tysiące. 2 aparaty do USG 217 128. 3 aparaty do znieczulenia za ponad 450 tysięcy złotych. Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej typu Lukas 61 158. Centrala do monitorowania osób zakażonych 21 060. 2 diatermie chirurgiczne za ponad 62 tysiące złotych.
myjnia dyskopowa za prawie 72 tysiące złotych. Zamgławiacz, urządzenie do dezynfekcji drogą powietrzną prawie 85 tysięcy złotych. Trzy statki mobilne za 11 tysięcy. Układy sące do drenażu klatki piersiowej 11 869. Ambulans typu CC dla ratownictwa medycznego prawie 400 tysięcy złotych. Moduł PICO do doposażenia kardiomonitora 27 752. Analizator genetyczny do szybkich testów 225 720 tysięcy złotych. Rozbudowa systemu RCP 162 839 15. Kontynuacja wcześniej rozpoczętego zadania. Cztery aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej 44 tysięcy złotych. Bronkofibrosko z wyposażeniem 43 740 tysięcy złotych. Dwa kapnometry na rurkę intubacyjną za 14 tysięcy złotych. Myjka ultradźwiękowa za blisko 3 tysiące złotych. Diatermia chirurgiczna 3844 oraz zakup ablatora diatermii chirurgicznej i automatycznego urządzenia do znieczulania odcinkowego za 206 tysięcy złotych. Szanowni Państwo, podsumowując, chcę powiedzieć, że szpital na dzisiaj funkcjonuje normalnie, choć jest bardzo ciężko. Dzieje się to dzięki heroicznej pracy personelu. Obecna sytuacja, gdzie praktycznie w całym kraju miejsca covidowe w szpitalach są przepełnione, a jednocześnie szpitale nie powinny zaprzestać udzielania świadczeń zdrowotnych w dotychczas realizowanych zakresach, konieczne jest przeformatowanie modelu funkcjonowania ochrony zdrowia. Z punktu widzenia doświadczeń, które nabyliśmy wiosną oraz obserwując dynamikę zachorowań obecnie, jesteśmy w stanie stwierdzić, że niezależnie od procesów doposażenia szpitali w sprzęt, kluczową sprawą może okazać się niedobór personelu medycznego, który nie będzie w stanie zabezpieczyć udzielania świadczeń zdrowotnych na właściwym poziomie. I do takiej walki z pandemią powinni włączyć się na 100% wszyscy uczestnicy systemu udzielania świadczeń zdrowotnych, zaczynając od podstawowej opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, trzymajcie za nas kciuki, jesteśmy po to, żeby Wam służyć. Za wszelką okazaną życzliwość i słowa wsparcia, których jak naprawdę jest naprawdę bardzo dużo, serdecznie Wam dziękujemy. Życzymy Wam zdrowia, dbajcie o siebie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Dyrektorowi. Pan Prezydent chciałby jeszcze zabrać głos, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Dyrektorze, ja bardzo dziękuję za tę wyczerpującą odpowiedź, chociaż niepełną, ponieważ nie padły tam odpowiedzi na te pytania, które ja zadałem i które zadają mieszkańcy. Także, żeby może nie komplikować jakby przebiegu dzisiejszej sesji, nie trzymać również lekarzy, którzy są w tej chwili z Panem niepotrzebnie tutaj dzisiaj na sesji. Ja bardzo poproszę Pana Dyrektora o odpowiedzi na te zadane pytania. Mogę je jeszcze raz sformułować i skierować do Pana na piśmie, ponieważ no myślę, że to ważne, żebyśmy rzeczywiście wiedzieli, co się dzieje w szpitalu. Ja jeszcze raz chciałbym przekazać tutaj słowa wsparcia dla całego personelu medycznego, dla wszystkich lekarzy, ponieważ rzeczywiście to oni są w tej chwili na pierwszym froncie walki z koronawirusem i tego wsparcia potrzebują. Również Pana Dyrektora proszę, by tego wsparcia wszystkim lekarzom i pracownikom udzielać. Także Panie Dyrektorze, jeszcze raz dziękuję. Myślę, że tego Pana głosu brakowało, ponieważ rzeczywiście do tej sfery publicznej przedziera się wiele głosów, nie zawsze prawdziwych. Uważam, że zwłaszcza teraz w takiej trudnej sytuacji rzetelna informacja jest na wagę złota i powinien Pan Dyrektor ten ciężar wziąć na siebie, zwolnić lekarzy z tego ciężaru, ponieważ lekarze powinni w spokoju pracować przy łóżkach, a samemu właśnie nas informować. Ja myślę, że przy okazji kolejnych sesji również będziemy, Panie Dyrektorze, za takie informacje bieżące odnośnie funkcjonowania szpitala, nie tylko tego, bo my również przecież zapytaliśmy inne jednostki, również szpital na Wolicy. Będziemy za te informacje bardzo wdzięczni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo.
Szanowni Państwo, ja oczywiście dołączam się do życzeń Pana Prezydenta dla całej Krajowej Służby Zdrowia, w tym dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, dla całego personelu, także nie tylko lekarzy, nie tylko pielęgniarek, ratowników medycznych, ale dla całego personelu, który walczy o nasze życie i zdrowie, ale oczywiście również do całego personelu wszystkich kaliskich placówek służby zdrowia, nie tylko szpitala, ale również też tych podstawowych punktów opieki zdrowotnej. Życzę wytrwałości, a przede wszystkim życzę zdrowia, czego notabene życzę wszystkim kaliszanom. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego. Propozycje zmian w porządku obrad, punktu drugiego rzymskiego. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 31 sesję wraz z porządkiem obrad, w którym jest 11 projektów uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. Tu widzę, że pani Barbara Oliwiecka prosiła o zabranie głosu. W związku z tym w tym momencie proszę pani radna, proszę o telefon. To przez sesję. Proszę. Halo? Proszę. Halo? Słyszę, że pan radny Radosław Kołaciński. Proszę bardzo. Poczekamy jeszcze raz na telefon pana radnego. Halo? Proszę. Co mam się zapytać? Halo? Szanowni Państwo, w związku z tym, że prezydent albo nie chciał usłyszeć tego, co ja powiedziałem, no nie usłyszał tego, co powinien, proszę, żeby pan prezydent, żeby nie było żadnych niedomówień co do sytuacji w szpitalu, zadał jedno czy dwa konkretne pytania, na które chciałem tu publicznie, czy ja, czy moi współpracowniki, bo praca w szpitalu to jest praca zespołowa, a nie jednego solisty, być może tak jest w mieście i to jest akurat złe, do tego, żeby się odnieść. Bo celowe wprowadzanie w błąd i straszenie kaliszan, mieszkańców, nie tylko Kalisza, ale innych, że u nas się dzieje coś złego, jest kompletnie nieuprawnione. W związku z tym prosiłbym o zadanie dwóch konkretnych pytań, jeśli pan nie wyłuszczył ich z przeczytanego stanowiska z mojej strony. Dziękuję bardzo. Czy pani radna Barbara Oliwiecka chciała zabrać również głos? Bo za chwileczkę, panie prezydencie, tylko pani radna jeszcze Barbara Oliwiecka chciała zabrać głos. Szanowni Państwo radni, ja mam jeszcze jedną prośbę, bo to jest widoczne z naszych połączeń. W momencie, kiedy Państwo dzwonią do nas i kiedy uzyskują połączenie, to są Państwo słyszalni. Także już nie trzeba czekać, bo ten pogłos 30-sekundowy, zanim ja odpowiem, że Państwo są słyszalni, to Państwo usłyszycie to po 30 sekundach. Także proszę, jak Państwo dzwonią i uzyskują połączenie na zasadzie takiej, że widzą, że to połączenie już jest, to proszę śmiało przemawiać, tak? Już nie trzeba się pytać, czy Państwo są słyszalni, czy nie, bo moja odpowiedź na tak zadane pytanie dotrze do Państwa po 30 sekundach. Dziękuję. Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, witam Państwa. Panie Przewodniczący, no niestety te połączenia w sesji zdalnej utrudniają taką komunikację.
Ja mam taką gorącą prośbę. Oczywiście teraz rozumiem, że jeszcze może pan prezydent zabierze głos w sprawie sytuacji w szpitalu i ta dyskusja czy rozmowa może trochę potrwać, ale panie przewodniczący, chciałam prosić o możliwość zabrania głosu przed właśnie przejściem do głosowania w punkcie drugim rzymskim w celu wygłoszenia krótkiego oświadczenia w imieniu Koalicji Obywatelskiej. Dotyczy to bieżącej sytuacji też w naszym mieście i w całej Polsce odnośnie protestów. Czy pan, panie przewodniczący, zgodzi się na to, żebym przed przejściem do poprzednich, następnych głosowań dosłownie 30-sekundowe czy jednominutowe maksymalnie oświadczenie odczytała? Będę czekać na taki komunikat, teraz nie chcę przerywać wątku, dobrze? Pani radna, oczywiście my mamy taką możliwość, która wynika z porządku obrad i na zakończenie naszego porządku obrad mamy wolne głosy, oświadczenia i wnioski. To jest punkt 11 w naszym programie naszej dzisiejszej sesji i wtedy oczywiście jak najbardziej będę prosił o to, jeżeli Państwo chcą takie oświadczenie wydać. Proszę bardzo, w danym punkcie, mamy to zaplanowane w dzisiejszej sesji, tak? Punkt poświęcony właśnie na tego typu wolne oświadczenia, wnioski, także w punkcie 11 bodajże mamy taką możliwość i wtedy jak najbardziej chętnie udzielę Pani głosu. Panie Prezydencie, tu jeszcze Pan Radny Artur Kijewski, proszę, udzielam Panu głosu. Panie Arturze. Halo? Proszę. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, no troszkę tak to szybko poszło, niestety mamy tutaj problemy, żeby w miarę szybko na czas zareagować. Ja w związku z tym, co Pan Radny Kołaciński, dyrektor też szpitala, bo odnoszę się do jego wypowiedzi, przedstawił, jakby krótko też nie czekając, że to będą odpowiedzi dzisiaj, doceniając jakby pracę wszystkich pracowników szpitala i to, co robią, rzeczywiście jest dla Państwa, jest tutaj Państwa praca, jak najbardziej doceniamy wszyscy. Natomiast do Pana Dyrektora jakby takie trzy pytania krótkie, które jakby mogą też usprawnić być może działanie, szczególnie właśnie teraz w tym czasie pandemii. I prosiłbym, żeby Pan Dyrektor ewentualnie, jeżeli będzie odpowiadał później, to przekazał, bo wiadomo, dzisiaj to na gorąco może to być trudno, żeby takie trzy rzeczy od razu referować, bo nam to czasu zabierze. Pierwsze pytanie. Czy szpital mógłby samodzielnie robić testy? Byłoby to prawdopodobnie szybsze i na miejscu. Pytanie numer dwa. Czy jest możliwe rozbudowanie w związku z obecną sytuacją oddziału zakaźnego? Bo z informacji, które tutaj mam, całe piętro nad oddziałem zakaźnym stoi puste. I pytanie numer trzy. Czy personel, ogólnie ten, który jakby jest na pierwszej linii styczności z osobami zarażonymi koronawirusem, czyli oddział szpitalny oddział ratunkowy, ratownicy, kierowcy karetek i tak dalej, etc., etc., otrzymał jakieś dodatki w związku z pracą z pacjentami zakażonymi, bo z tego, co wiem, w Ostrowie takowe dodatki są. To są te wszystkie trzy pytania. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Prezydent, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Dyrektorze, to naprawdę nie chodzi o to, że ktoś tutaj w jakiś tam sposób złośliwy, jak Pan próbuje sugerować, pyta, szuka dziury w całym, straszy mieszkańców. Jaka sytuacja w Kaliskim Szpitalu jest, to najlepiej wie Pan Dyrektor, wiedzą lekarze, wie personel,
ale wiedzą również mieszkańcy, którzy często z tego szpitala korzystają i to oni zadają te pytania. Tych pytań jest wiele, natomiast te konkretne, które ja panu zadałem, a na które nie dostałem odpowiedzi, to chociażby co z aparatem RT-PCR do testów. Czy szpital już ten aparat zakupił, czy ten aparat jest w Kaliszu, czy on jest gotowy do działania i do przeprowadzania testów, na ile to usprawni działanie kaliskiego szpitala, czy to, że w tej chwili te testy, bo na to też nie było odpowiedzi, gdzie pan w tej chwili te testy wysyła, jak długo czeka się na odpowiedź, na wynik tego testu i czy to nie powoduje tej bezwładności systemu, o której mówią również, zgłasza sanepid, czy chociażby lekarze rodzinne, czyli te POZ-y, które pan już też dzisiaj przywołał. Także kiedy my będziemy w Kaliszu w stanie robić testy w 100-tysięcznym mieście, czy to pomieszczenie dla tego aparatu jest już przystosowane, czy my tylko czekamy na aparat, czy jak przyjedzie aparat, to trzeba jeszcze będzie robić jakieś dodatkowe prace, tak żeby uruchomić i znowuż będziemy ten czas tracić. Czyli to jest to pierwsze pytanie o testy i o aparat. A drugie pytanie, panie dyrektorze, skoro chciał pan dwa pytania, mimo że tych pytań jest więcej, to chociażby o procedurę wypuszczania ze szpitala pacjentów do domu pomocy społecznej. Czy pan dyrektor tych mieszkańców bada? Musimy wiedzieć, jakie mogą być problemy w domu pomocy społecznej. To pokazała ta pierwsza fala. Czyli czy my, przyjmując osoby wypisane do domu pomocy społecznej ze szpitala, mamy pewność, że one są przebadane i nie będzie ryzyka zainfekowania reszty mieszkańców, których jest ponad w tej chwili 100 osób w szpitalu i personelu. Dokładnie wiemy, jakie tam są problemy funkcjonowania tej jednostki bardzo specyficznej i czy pan dyrektor wprowadził taką dodatkową procedurę, chociażby dla tych pacjentów, tak żeby nie powodować zagrożenia epidemiologicznego, do którego doszło w tej pierwszej fazie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam tutaj taką sugestię, że jeżeli oczywiście pan, myślę, że pan radny chce odpowiedzieć. Proszę bardzo. Halo? Tak. Proszę. Ale oczywiście mówię jako dyrektor szpitala, jako radny będę zabierał głos w innych kwestiach z pytaniami do pana prezydenta na koniec sesji, bo jest ich bardzo wiele, również o funkcjonowanie jednostek kaliskich i walki z koronawirusem. Myślę, że pan prezydent doczeka do końca sesji i nie opuści jej. Natomiast wracając do tych pytań, które zadał pan radny Kijewski. I pierwsze pytanie dotyczy tego testera, czyli eksperta. Jak powiedziałem, on jest w zakupach inwestycyjnych. Z tego co wiem, firma wysłała do nas ten aparat w poniedziałek, on niebawem do nas dotrze. To jest aparat do szybkich testów. To jest taki aparat, gdzie na Wolicy mają go ciut szybciej niż u nas, być może dlatego, że są szpitalem, już byli szpitalem jednoimiennym. Wykonywanych badań na tym aparacie będzie dziennie na dobę około 90 badań. To jest aparat ze wskazania do szybkich testów. W związku z tym to jest aparat na potrzeby własne szpitala, a nie na badania takie, żeby obsługiwać 100-tysięczne miasto. To jest informacyjnie, bo pan prezydent nie miał takiej wiedzy. My aktualnie współpracujemy z bardzo wieloma laboratoriami w Polsce, które mają podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, co powoduje, że w określonych przypadkach wyniki testów mamy bardzo szybko, bo to jest na zgłoszenie. Mamy dwa transporty dziennie. Uruchomiliśmy drugi około godziny 20, żeby ci pacjenci kierowani z POZ-ów mieli te wyniki jak najszybciej. My te wyniki w szpitalnym systemie EWP widzimy, że tak powiem, od razu, jeżeli firma, laboratorium te wyniki wpisuje. Nie wiem, dlaczego nie widzą tych wyników POZ-y. To jest nie pytanie do mnie. Może nie zaglądają, może robią to z opóźnieniem i tak dalej. My te wyniki
My te wyniki widzimy 24 godziny na dobę, ponieważ system u nas jest tak zorganizowany, że pacjenci, którzy są wymazywani i dotyczy ten pacjent określonego oddziału, bezpośrednio ten wynik wędruje na oddział, żeby personel szpitala mógł szybko reagować. I taka jest jakby prawda w tym zakresie. Co do adaptacji pomieszczeń i robienia tych testów, my chcemy zostać wpisani, podobnie zresztą jak Wolica i inne jednostki, na listę ministerialną do leczenia, do badania COVID-ów i chcemy uzyskać pieniądze z dotacji na ten cel. Ta sprawa jest procedowana w Urzędzie Marszałkowskim i jeżeli będzie na to zielone światło, niebawem rozpocznie się adaptacja tego pomieszczenia. Natomiast to absolutnie nie powoduje, albo nie, w moim przekonaniu, nie spowolni wykonywania testów, tak jak to robimy do tej pory, bo naprawdę robimy ich dużo, cyfry są jakby jednoznaczne. Jeżeli chodzi o zakaźny, tu jest odniesienie do kolegi radnego Kijewskiego, tak. Był taki pomysł, zgłaszaliśmy chęć rozbudowy oddziału zakaźnego i adaptacji pomieszczeń, które są na górze. Tam kiedyś był zakaźny dzieci, gastro dzieci i tak dalej. Sytuacja jest taka, że koszt adaptacji tego wszystkiego według standardów obowiązujących to jest ponad 5,5 miliona złotych. Jakbyśmy mieli adaptować te pomieszczenia, to gdzie byśmy mieli przenieść oddział zakaźny, który teraz funkcjonuje? Decyzja taka nie została. Została też przedstawiona wojewodzie przy pierwszej wizycie dyrektora Marciniaka u nas w szpitalu na wiosnę tego roku. No nic się z tym fantem nie zrobiło. Szpital własnych środków na to jakby nie posiada. Kolejna rzecz to jest kwestia dodatków, o których pan radny wspomniał. I też nawiążę do kolejnego pytania o wynagrodzeniach, bo tu jakaś była sugestia pana prezydenta, że ludzie u nas dostają wynagrodzenia. To jest nieprawda. Wszystkie zobowiązania wobec pracowników, urzędów, ZUS-ów, podatki są regulowane na bieżąco. W mediach przewijało się, że musiały być tak zwane nadgodziny wydzierane przez 3 miesiące. Szanowni Państwo, obowiązuje w szpitalu 3-miesięczny okres rozliczeniowy, czego skutkiem jest rozliczenia ich wszystkich po 3 miesiącach. To funkcjonuje od lat w szpitalu i nie wiem skąd takie jakby informacje. Ale o dodatkach. Jakiś czas temu wszyscy i pracownikom pogotowia ratunkowego w Kaliszu i pracownikom, ratownikom sorowskim i wszystkim innym pracownikom, którzy stoją na froncie walki z koronawirusem, zapowiedziałem przekazanie dodatkowych środków. Nie mówię o dodatkach covidowych, takie jak są w Ostrowie, bo oni mają bardzo wiele miejsc covidowych i z tego tytułu dostają większe pieniądze i z tego tytułu być może dyrektor wyasygnował środki. Mówiłem o nagrodach dla personelu, kierownicy poszczególnych komórek, czyli kierownicy pogotowia, kierownicy SOR-u i tak dalej, naczelne pielęgniarki, wytypowały osoby do przydzielania takich nagród za tę ciężką walkę z COVID-em i te pieniądze niebawem zostaną wypłacone. Te pieniądze są pozyskane ze źródła zewnętrznego, w związku z tym muszą być procedowane tak, aby nikt w przyszłości nie miał wątpliwości co do ich wydatkowania. Także proszę uspokoić panie radny, zresztą nasi ratownicy to wszystko wiedzą, bo my mamy ze związkami zawodowymi ratowników medycznych, jednych i drugich dobre relacje i na bieżąco pan przewodniczący do mnie dzwoni, o takie rzeczy wypytuje. Jakie tam jeszcze były pytania? A, test PCR. Ja może oddam do telefonu panią szefową naszego działu higieny i epidemiologii, ponieważ ona zawiaduje całym punktem pobrań dla Kaliszan i nie tylko. I by może przedstawiła na bieżąco te informacje, jak to wygląda, żeby też nie było niedomówień. Przekazuję. Pani magister. Dzień dobry Państwu. Chciałabym Państwu przedstawić pokrótce tylko dwie liczby. W ubiegłym miesiącu ze skierowań lekarza POZ-u przebadaliśmy 363 pacjentów. W miesiącu październiku do 29 października 1017 pacjentów. Jeśli chodzi o system EWP, to jest Platforma Ogólnopolska. My nie jesteśmy administratorem tego systemu. Pracujemy w tym systemie jak wszyscy, którzy posiadają uprawnienia do logowania się w systemie i w takim samym czasie i w tym samym sposobem również funkcjonujemy w tym systemie.
to nie są pytania do nas, jeśli chodzi o funkcjonowanie systemu EWP. Chcę również poinformować, że dzisiaj tuż przed spotkaniem podjęliśmy decyzję, żeby jeszcze wydłużyć punkt pobrań, tak aby mieszkańcy Kalisza mogli zrealizować wszystkie skierowania, które wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Dziękuję. Tam tutaj doktora Tarasiewicza, bo też dyrektor, nowy dyrektor DPS-u przysłał pismo, żeby jakby odnieść się do tego, zwracając uwagę na temat, że tam niby pacjentka dodatnia została wypisana do szpitala i on jakby słusznie ma do tego jakby zastrzeżenia i problem. To oddam szefa epidemiologii, który pisze wszystkie te procedury i powie, jak to wszystko wygląda. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Procedury bezpieczeństwa epidemiologicznego dla pacjentów są takie same dla wszystkich pacjentów. I każdy z pacjentów zarówno przed przyjściem ze szpitala, jak i przy wypisie, bez względu na to skąd jest, ani gdzie trafia, nie ma jakichś specjalnych procedur. Wszystkie te procedury są dla każdego takie same. Należy jednakże pamiętać, że organizm biologiczny szpitala w aspekcie ilości osób, które tutaj się przebijają, tych 700 łóżek zajętych z pacjentami jest bardzo dynamiczny. I zdarzają się sytuacje, że pacjenci, którzy w jednym momencie po przebadaniu są pacjentami zdrowymi, trafia nowy pacjent, tamci pacjenci zostają wypisani do szpitala, a okazuje się, że nowy pacjent był dodatnim. Ale ta informacja pojawia się dopiero po określonym czasie. I to, że szpital czuwa i informuje osoby, które zostały wcześniej wypisane ze szpitala, że pojawił się pacjent z kontaktu, że trzeba zwrócić uwagę, czy może rozwinąć się choroba, czy nie, nie jest jakimkolwiek błędem, a wręcz przeciwnie. Świadczy tylko i wyłącznie o należytej staranności i czujności szpitala, który nie zapomina o pacjentach, którzy zostali wypisani, a informuje na bieżąco o tym, co się stało. I taka właśnie sytuacja miała miejsce. Pacjent został wypisany z otoczenia, które w tym momencie było zdrowe, natomiast nowo przyjęty pacjent okazał się dodatni, ale dopiero na następną dobę. I dlatego DPS dostał informację po czasie, że pojawił się kontakt. Kompletnie nic to nie zmienia w aspekcie postępowania z pacjentem, natomiast nakazuje wdrożyć zwiększoną czujność i nie może być traktowany jako błąd ze strony postępowania szpitala, a wręcz przeciwnie, jako wykładnik czuwania i staranności nad pacjentami. Jeszcze raz podkreślę, że dotyczy to wszystkich pacjentów, zarówno pacjentów DPS-u, jak i pacjentów wypisywanych do domu i zgodne z wszystkimi obowiązującymi procedurami epidemiologicznymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan przewodniczący Mirosław Gabrysiak. Panie przewodniczący, proszę o telefon. Halo? Proszę. Halo? Jestem słyszalny? Halo? Tak. Tak. Tak? Halo? Tak, proszę. Jeszcze raz próbuję. Duże jeszcze raz. Kiedy Państwo dzwonią i uzyskujecie sygnał, że jesteście na linii, od razu proszę mówić, jesteście słyszalni. Dzień dobry. Witam Państwa. Czy jestem słyszalny? Jeśli tak, to ja chciałbym przede wszystkim podziękować za
ciężką pracę, jaki szpital wykonuje tutaj w dobie pandemii. Jednak poczułem, że pan dyrektor niejako wzywa mnie do odpowiedzi. Dlatego chciałem się odnieść bardzo krótko tylko w stosunku do testów. Nie jest to normalna sytuacja, że ja zlecam test w poniedziałek, wykonywany jest w piątek, a dostępny wynik jest w następny piątek. Państwo jako szpital ten wynik uzyskują znacznie wcześniej, bo wielokrotnie telefonowałem, traciłem wiele godzin czasu, żeby uzyskać wynik pacjenta, który nie był dostępny w systemie informatycznym gabinet.gov.pl. Nie wiem, czyja to jest wina i dlaczego tak się dzieje, ale takie sytuacje miały miejsca. Wielokrotnie interweniowałem u pana dyrektora Stodolnego w sanepidzie, w dziale epidemiologii i u pana pełnomocnika do spraw epidemiologii doktora Artura Tarasiewicza. Sytuacja chwilowo się poprawia, a później następuje taka sama sytuacja. Pan dyrektor powiedział, że nie zaglądamy na te wyniki. Ja zaglądam w sobotę, w niedzielę, gdzie mam nie pracuję. Zaglądam, sprawdzam i tych wyników po prostu nie ma. Także tutaj kwestia organizacyjna jakaś zawodzi i dlatego chciałbym tutaj jeszcze raz wyrazić prośbę o interwencję pana dyrektora w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że temat związany z funkcjonowaniem szpitala to jest temat oczywiście, zwłaszcza w dobie pandemii, dużo szerszy i jeżeli będą jeszcze jakieś zapytania, to one się pojawią w trakcie sesji w odpowiednim punkcie. Natomiast ja chciałbym przejść już do punktu kolejnego, zgodnie z naszym porządkiem obrad, czyli do punktu związanego z rozszerzeniem porządku obrad. Przepraszam, no nikt z Państwa się nie zgłaszał wcześniej, także procedujemy dalej. Szanowni Państwo Radni, po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 12. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanych oraz istniejących dróg, które pełnią funkcję dróg publicznych przekazanego Państwu 21 października. 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na Prezydenta Miasta Kalisza przekazanego 27 października. 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu przekazanego 27 października. 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Osiedla Śródmieście 2 na Prezydenta Miasta Kalisza przekazanego również 27 października. Ponadto 22 października przekazana została autopoprawka do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. Natomiast w dniu dzisiejszym do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039. Proszę zatem Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 12 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowanych dróg oraz istniejących dróg, które pełnią funkcję dróg publicznych. Kto z Państwa radnych jest za tym rozszerzeniem, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, również proszę o naciśnięcie przycisku. Pan Przewodniczący Eskandarwich, Pan Radny Roman Piotrowski i Pan Radny Piotr Mroziński. Myślę, że możemy zamknąć. Zamykam głosowanie. Myślę, że Państwo Radni tutaj... 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na prezydenta miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pani Przewodnicząca Kamila Majewska i Panowie Radni Sławomir Lasiecki i Piotr Mroziński. Myślę, że zamkniemy głosowanie w tym momencie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, prosiłbym, jeżeli jest taka konieczność, że któryś z Państwa radnych chciałby zagłosować czy zabrać głos, to jednak wpierw na e-sesji poprosić o głos w dyskusji. Także zanim zadzwonimy, to prosiłbym o to, żeby na ten numer, który podałem, żeby jednak poprosić o głos w sesji. Natomiast jeżeli chcą Państwo radni skonsultować się pod względem technicznym, no to prosiłbym o telefon tutaj do Kancelarii Rady Miasta. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 14 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, również proszę o naciśnięcie przycisku. Jest też wysoce prawdopodobne, że zanim Państwo radni będą mieli transmisję na YouTubie i kolejne głosowanie, to głosowanie będzie się już pojawiało w e-sesji. W związku z tym zawsze w nagłówku przy głosowaniu, jak Państwo radni zresztą na pewno świetnie wiedzą, jest zapisane, czego dotyczy głosowanie. W związku z tym też można w miarę sprawnie głosować. Pan radny Piotr Mroziński, pan radny Marcin Małecki. Ja mam taką prośbę może, bo tu widzę, że kolejne głosowanie, gdzie jest może jakieś opóźnienie z panem Piotrem Mrozińskim, skontaktować się. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 15 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Osiedla Śródmieście 2 na prezydenta miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, również proszę o naciśnięcie przycisku.
23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo Radni, czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie 5 rzymskim dodatkowych punktów. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 11 arabskim punktów od 12 do 15. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Szanowni Państwo, punkt 3 rzymski, przyjęcie protokołów z 29 i 30 sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołów z 29 i 30 sesji wyłożonych do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołów. Punkt 4 rzymski, sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej we wtorek. Czy Pan Prezydent chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia miasta Kalisza do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, strony 1-2 materiałów sesyjnych. Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą na rzecz samorządów. Należą do niego 242 gminy oraz 30 powiatów. Mając na uwadze potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji radnych oraz pracowników samorządowych, celowe jest przystąpienie miasta Kalisza do wyżej wymienionego stowarzyszenia. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały merytoryczne komisje, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę również o naciśnięcie przycisku. Pan radny Tomasz Bezen, pan radny Marcin Małecki. O, już tylko pan radny Marcin Małecki. Że tutaj nie będzie jakiegoś zaważenia. O, tak. Dziękuję bardzo. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 2 arabski w sprawie podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta Wiosenna, strony 3-24 materiałów sesyjnych. Uchwałą z dnia 1 marca 2018 roku Rada Miasta Kalisza przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta Wiosenna. Obszar objęty planem miejscowym obejmuje powierzchnię około 87 hektarów, obejmuje tereny częściowo zabudowane.
Celem planu jest uporządkowanie struktury obszarów przeznaczonych pod zabudowę, w tym ustalenie układu komunikacyjnego obsługującego nowe i istniejące tereny zabudowy. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Pani Przewodnicząca Kamila Majewska. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej, ulica Rozwojowa, strony 25-27. Teren objęty projektem o powierzchni ponad 47 hektarów nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym nie zostały ustalone zasady jego zabudowy i zagospodarowania. Zwiększenie w tym rejonie miasta atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów terenów usługowych i przemysłowych wzbogaci ofertę inwestycyjną miasta Kalisza, co jest skutecznym zabiegiem mającym na celu poprawę jego sytuacji gospodarczej. Będzie to możliwe do uzyskania poprzez opracowanie planu, który w jednoznaczny sposób określi parametry nowej zabudowy i zagospodarowania terenu i tym samym ułatwi oraz skróci proces inwestycyjny. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, również proszę o naciśnięcie przycisku.
23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Czwarty punkt. Uchylenie uchwały w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania i spożywania napojów alkoholowych w ogródkach i lokalach gastronomicznych na głównym rynku w Kaliszu, strony 28-29. Przeprowadzona w okresie czerwiec-sierpień 2020 roku kontrola Najwyższej Izby Kontroli wskazała, że stanowiący podstawę prawną wyżej wymienionej uchwały, przepraszam, artykuł ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje możliwość wprowadzenia czasowych lub stałych ograniczeń sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych ze względu na charakter miejsca, a nie jako sposób zapewnienia ogólnie rozumianego porządku publicznego. W konsekwencji kontroli prezydent oraz Rada Miasta Kalisza zostali zobowiązani do podjęcia działań w celu wyeliminowania z obrotu prawnego przepisów prawa miejscowego sprzecznych z ustawą. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę również o naciśnięcie przycisku. Pan przewodniczący Eskandarwich jeszcze. Czekamy za pana głosem. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie miasta Kalisza, strony 30-32. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada obowiązek ustalenia przez Radę Gminy w drodze uchwały maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Mając na uwadze analizę poziomu wykorzystania dotychczas obowiązującego na terenie miasta Kalisza limitu zezwoleń oraz liczby mieszkańców przypadających na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych, zasadne jest zmniejszenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z poziomu 920 do zaproponowanej w uchwale liczby 875. Projekt uchwały został poddany analizie i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto dokument został zaopiniowany przez jednostki pomocnicze miasta. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, również proszę o naciśnięcie przycisku.
23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 6. Zmieniającej uchwały w sprawie określania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, strony 33-43 materiałów sesyjnych. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, że do zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego należy określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, a także określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Obecna modyfikacja załącznika do uchwały dotyczy zmian nazw przystanków, wprowadzenia nowego przystanku oraz likwidacji przystanku na wniosek mieszkańców osiedla Majków, który nie jest użytkowany. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 7. Zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, strony 44-45. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu jest placówką dziennego pobytu dla 110 starszych osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację życiową oraz warunki rodzinne nie są w stanie w stopniu wystarczającym sprostać niektórym potrzebom życiowym. Odpłatność za pobyt w ośrodku dla osób posiadających skierowanie wydane przez dyrektora MOPS w Kaliszu ustala Rada Miasta Kalisza w drodze uchwały. Ostatnia regulacja stawek obowiązuje od 2012 roku. W związku z rosnącymi kosztami wyżywienia oraz innych usług i towarów, wzrostem płacy minimalnej zachodzi konieczność podwyższenia dziennej stawki za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani radna Karolina Sadowska.
12 głosów za, 10 przeciw, 1 wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 8. Ustalenie zasad przyznawania i wysokości diety dla radnych Rady Miasta Kalisza oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, strony 46-48. Zgodnie z uchwałą o samorządzie gminnym, na zasadach ustalonych przez Radę Gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Przy ustaleniu diet radnych uwzględnia się liczbę mieszkańców gminy oraz funkcje pełnione przez radnych. Obecna uchwała ma na celu czytelne i przejrzyste uregulowanie sposobu naliczania diet proporcjonalnie do rzeczywistego okresu sprawowania mandatu, czasu pełnienia funkcji w Radzie Miasta Kalisza oraz nieobecności na posiedzeniach i sesji Rady Miasta Kalisza. Szanowni Państwo, pragnąłbym w tym momencie jedynie podkreślić, że kwoty diet, które dzisiaj zostają przyznane, jeżeli zostanie ta uchwała uchwalona, dla radnych Rady Miasta Kalisza ulegną obniżeniu, ponieważ pojawiły się różnego rodzaju głosy, czy ta zmiana ma na celu jakieś inne przesunięcia, nie. W związku z tym, że miasto Kalisz utraciło według danych Głównego Urzędu Statystycznego status miasta 100-tysięcznego, w związku z tym diety radnych, diety państwa radnych, niezależnie od funkcji, ulegną obniżeniu. Przypominam jednocześnie, że dieta radnego jest jedyną formą finansową, która funkcjonuje. Radni nie mają dodatkowo płacone za jakiekolwiek komisje, za jakiekolwiek dodatkowe posiedzenia. Dieta w związku z tym wyczerpuje w pełni jakby te pieniądze, które przekazuje miasto na rzecz radnych. I od razu chciałbym zaznaczyć, jak to wygląda w porównaniu w chwili obecnej, a jak będzie po przegłosowaniu tej uchwały. Przewodniczący Rady Miasta Kalisza, czyli ja, otrzymywałem 2684,13 zł. 13 groszy. Po wprowadzonych zmianach będzie to kwota 2013,10 zł. I 10 groszy. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza otrzymywali do tej pory 2415,72 zł. Będą otrzymywali 1912,45 zł. Przewodniczący komisji otrzymywali do tej pory 2013,10 zł. Będą otrzymywali 1811,79 zł. Wiceprzewodniczący komisji otrzymywali 1476,27 zł. Będą otrzymywali 1308,52 zł. I radni, którzy nie posiadają dodatkowych funkcji, otrzymywali 1207,86 zł. Będą otrzymywali po przegłosowaniu tej uchwały 1107,21 zł. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo 22 października. Projekt uchwały wraz z autopoprawką pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Szanowni Państwo, ze względu na omyłkę, która wkradła się w tytule projektu uchwały, proszę Państwa radnych o dokonanie zmiany. Wyraz przysługującym powinien uzyskać brzmienie przysługujących. I to jest tutaj zmiana językowa. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pani Przewodnicząca Kamila Majewska i Pan Radny Marcin Małecki, proszę o oddanie głosu.
Myślę, że możemy zamknąć głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz ze zmianą i autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani Przewodnicząca Kamila Majewska, Pan Radny Marcin Małecki, Pan Radny Zbigniew Włodarek. Czy została Pani Przewodnicząca Kamila Majewska? Rozumiem. Rozumiem. Dziękuję bardzo. W takim razie zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz ze zmianą i autopoprawką. Przechodzimy do punktu 9. Zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, strony 49-69. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2020 rok, sporządzanych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek, są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu dzisiejszym. Proszę Panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Dobrze. Jeszcze na obecnej sesji w miesiącu październiku przedłożę Państwu autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej. Stosownie do złożonych przez naczelników Urzędu Miasta Kalisza wniosków zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę 210 241,57 zł do wysokości 747 64 989,03 zł. Zwiększa się autopoprawką łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę 778 241,57 zł do wysokości 784 185 280,82 zł. Zwiększa się też deficyt o kwotę 568 000 kwotę wprowadzonych wolnych środków do wysokości 37 120 291,79 zł. Zwiększa się planowane przychody o kwotę wolnych środków 568 tysięcy do wysokości 49 014 359,79 zł i kwotę poręczeń o wysokości 132 tysiące do wysokości 1 519 tysięcy zł. Jeżeli chodzi o zmiany wprowadzone autopoprawką. Pierwszy wniosek dotyczy kwoty 700 tysięcy złotych, zwiększenia dochodów z tytułu udziałów dla Miejskiego Klubu Sportowego w Kaliszu z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków do końca roku na realizację zadań. To jest wniosek złożony przez Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem. Drugi wniosek złożony przez Naczelnika Wydziału Edukacji dotyczy zmiany planów dochodów. Podstawą wprowadzenia tych zmian jest podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a miastem Kalisz na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia klasy mundurowej uczniów 5 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Jana III Sobieskiego w Kaliszu na kwotę 51 744 zł.
Na podstawie tej umowy o udzielenie dotacji pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a miastem Kalisz wprowadza się plan budżetu na 2020 rok. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020 roku. Dotacja przeznaczona jest na zakup pakietu umundurowania dla 49 uczniów 5 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Jana III Sobieskiego w Kaliszu. Także celem zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 12 936 zł dokonuje się też i zmian w planie wydatków budżetowych. Trzeci wniosek złożony przez Wydział Edukacji. Podstawą wprowadzenia zmian w projekcie powiatu kaliskiego pod nazwą Zawodowa Młodzież realizowanego przez partnera Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej jako zadanie pod nazwą Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu aglomeracji kalisko-ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa dla 9 placówek oświatowych z terenu miasta dokonuje się zmianę w planie wydatków na kwotę 47 043 zł 36 groszy. Kolejny wniosek Wydziału Edukacji, prośba o wprowadzenie do planu wydatków zwiększonej subwencji przyznanej w części gminnej miastu Kalisz w 2020 roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 140 404 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych o numerach 11, 12, 13. Ostatni wniosek złożony przez Wydział Geodezji i Kartografii o zmianę w planie dochodów i planie wydatków na kwotę 18 093 zł 57 groszy. Z uzasadnienia wynika, że w związku z podpisaniem umowy w zakresie zarządzania i utrzymania systemu regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej aglomeracji kalisko-ostrowskiej oraz podjęciem odpowiednich uchwał budżetowych przez jednostki samorządu terytorialnego AKO zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kalisza. Wszystkie strony umowy partycypują w kosztach utrzymania powstałej infrastruktury i zabezpieczyły w swoich planach środki finansowe umożliwiające pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu w 2020 roku oraz w kolejnych 5 latach jego trwałości. Jeszcze krótka informacja dotyczy zmian w budżecie, które omawiałam na wspólnej komisji w poniedziałek tego tygodnia i wniosku Wydziału Kultury i Sztuki i Turystyki o zabezpieczenie środków w wysokości 77 708 zł na zorganizowanie imprezy Again, która miała się odbyć w miesiącu listopadzie. W dniu wczorajszym impreza ta została odwołana, a środki na najbliższej sesji zostaną przekazane na dwa zadania inwestycyjne. Pierwszy na wniosek dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej imieniem Adama Asnyka wyniknęła taka prośba o zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji w związku z naprawą pokrycia dachowego. To mowa jest o budynku, który mieści się przy ulicy Łaziennej. I drugi wniosek złożony przez dyrektora ośrodka sportu, rehabilitacji i rekreacji w Kaliszu, gdzie pan dyrektor uzasadnia potrzebę przeprowadzenia na podstawie oględzin instalacji elektrycznej Stadionu Miejskiego w Kaliszu. Stwierdzono uszkodzenie 43 sztuk kondensatorów olejowych w rozdzielnicach, z których zasilane jest oświetlenie płyty głównej stadionu. Stąd potrzeba dokonania tutaj zakupu i wymiany tych urządzeń. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma
jakieś pytania a propos autopoprawki bądź projektu uchwały budżetowej, zmian w uchwale budżetowej? Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Szanowni Państwo Radni, przypominam, że mamy w profilu naszym e-sesji dyskusję i prosiłbym, jeżeli ktoś z Państwa radnych, bo nie wiem, czy to dzwoni ktoś z radnych, czy nie dzwoni, musi zgłosić się poprzez e-sesję. Nie widzę takiego zgłoszenia. Wstrzymam się jeszcze chwilę, żeby tutaj mój przekaz dotarł do Państwa radnych. Jeżeli Państwo radni chcą zabrać głos, to najpierw poprzez e-sesję, dyskusja, proszę o głos i wtedy ja wiem, że któryś z Państwa radnych chce zabrać głos i wtedy oczywiście telefon. Nie widzę żadnego zgłoszenia. Szanowni Państwo, proszę o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani Przewodnicząca Kamila Majewska, Pani Radna Karolina Sadowska. Czy już problemy Pani techniczne cały czas, tak? Zamykamy głosowanie. 12 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 10 głosów wstrzymujących. Dziękuję za przyjęcie autopoprawki. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. 12 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 10 wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Przechodzimy do punktu 10. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2020-2039, strony 70-97. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek.
Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu dzisiejszym. Proszę zatem Panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Szanowni Państwo, autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2039 w pozycji 10.11 wykazuje wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Jest to kwota 3 045 200 zł. W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 613 254,85 zł. Limity w latach 2020-2025. Tych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem umowy, którą przedkładałam w przypadku omawiania autopoprawki do uchwały budżetowej w sprawie zmian w budżecie. Stosownie do powyższego, podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miasta Kalisza jest w pełni uzasadnione. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, najpierw proszę o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie. 12 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 10 głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie autopoprawki. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Szanowni Państwo radni, ponieważ słyszę, że tutaj ktoś się dobija, nie wiem, czy to któryś z Państwa radnych, ale przypominam, że procedura wygląda w następujący sposób. Zgłaszamy się poprzez dyskusję na e-sesji i wtedy ja udzielam Państwu głosu. Jeżeli Państwo mają jakieś problemy techniczne, inne, niezwiązane bezpośrednio z przebiegiem sesji, to prosiłbym o telefon do Kancelarii Rady Miasta. Dziękuję, zamykam głosowanie. 12 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 10 głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Szanowni Państwo, ponieważ pragnąłbym wyjaśnić tutaj tę kwestię związaną z telefonami i z ewentualnymi problemami technicznymi, a także również przewietrzyć troszeczkę salę ze względów sanitarno-epidemiologicznych, ogłaszam 15 minut przerwy. Tak, czyli do godziny 11.45 przerwa. I prosiłbym o może tutaj ustalenie, kto do nas tak wydzwania.
już transmisja jest? Szanowni Państwo Radni, wznawiam posiedzenie sesji Rady Miasta Kalisza. Prosiłbym Państwa Radnych o potwierdzenie obecności poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Przy tym, bo teraz... Dobrze, za chwilę udzielę oczywiście. Szanowni Państwo Radni, jeszcze nie otrzymałem potwierdzenia uczestnictwa w obradach Pana Radnego Radosława Kołacińskiego, Pani Radnej Elżbiety Dębskiej, Pana Marcina Małeckiego, Romana Piotrowskiego, Sławomira Lasieckiego, Piotra Mrozińskiego i Karoliny Sadowskiej. Proszę Państwa Radnych o naciśnięcie przycisku kworum. Państwo Radni Radosław Kołaczyński, Marcin Małecki, Piotr Mroziński, Karolina Sadowska. Myślę, że Państwo Radni dołączą do nas w trakcie, także w tej chwili już mamy taki stan, jak mamy, 19 radnych obecnych. Szanowni Państwo Radni, przed przerwą problemy techniczne zgłaszała Pani Przewodnicząca Kamila Majewska. Tak się złożyło, że jest ona w chwili obecnej z nami i poprosiła o zabranie głosu. Także proszę bardzo Panią Przewodniczącą. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja odnośnie właśnie problemów technicznych, które no, zdarzają się oczywiście. Natomiast chciałam zagłosować nad uchwałą obniżającą tutaj radnym wynagrodzenia. Niestety nie mogłam zagłosować. Próbowałam się dodzwonić. Pan Przewodniczący nie chciał odebrać telefonu, bo mówił, żebyśmy najpierw się zalogowali. Niestety mój komputer przestał działać. Karta jest do tej pory niesprawna. Informatycy próbują uruchamiać go, dlatego ja z taką wielką prośbą się zgłaszam, żeby odbierać te telefony, bo ja chciałam przekazać prośbę, którą zresztą przekazałam do Kancelarii Rady Miasta w trakcie tego głosowania, żeby wstrzymać na chwilę się od głosowania, zanim poprawimy tutaj ten problem techniczny.
albo żeby po prostu oddano za mnie głos. No tego nikt nie zrobił. Myślę, że no nie fajnie, bo chciałam w tym momencie również, jest to ważna uchwała, i chciałam również oddać głos na tak, tak? Że zgadzam się tutaj na to głosowanie. Niestety takiej możliwości technicznej nie miałam. Także jest taka prośba, panie przewodniczący, jeśli ktoś dzwoni, a wydzwaniałam już notorycznie, mając nadzieję po prostu, że państwo dacie możliwość głosu w końcu, chciałam tylko poinformować, że proszę o głos, pomimo że technicznie ja nie mogę zgłosić prośby nawet o ten głos. Pani przewodnicząca, ja rozumiem i rozumiem, że tym samym pani wyraża jakby swoje poparcie dla uchwały, która była głosowana a propos, tak. Obniżenia naszych diet. Natomiast też od razu ustosunkuję się do tego, bo dlatego prosiłem o to, żeby dzwonić do kancelarii, ponieważ telefon, który mamy w chwili obecnej podany, jest podany do wiadomości publicznej. I my nie wiemy, jako prezydium, nie wiem, kto dzwoni. To dlatego, tylko i wyłącznie z tego powodu. Nie na zasadzie takiej absolutnie, żeby komukolwiek z państwa radnych utrudniać czy uniemożliwiać zabieranie głosu. Mam nadzieję, że te problemy techniczne rzeczywiście znikną. I na przyszłość też do wszystkich państwa radnych jeszcze raz pragnąłbym powtórzyć, że jeżeli będą jakieś problemy techniczne, a chcielibyście państwo, tak jak pani radna, zabrać głos... Zgłaszałam kancelarii właśnie Rady Miasta, że proszę, żeby ten telefon odebrano i umożliwiono mi głos. No nie zostało to zrobione, nie fajnie, niestety to wyszło, panie przewodniczący. Natomiast no, jeśli ktoś non-stop wydzwania, to znaczy, że coś jest nie tak. To znaczy, że ja nawet nie mogłam zgłosić prośby po prostu o ten głos. Rozumiem. Natomiast myślę, odmówiono mi jej również, kiedy dzwoniłam do kancelarii Rady Miasta. Uwzględnimy to w dalszym... Panie przewodniczący, ja chciałam zgłosić też taki problem, że no niestety, jeśli idzie o YouTube i odbieranie tej sesji, jest to bardzo dużym problemem z tego względu, że ja w komputerze mam już głosowanie z kolejnego punktu, natomiast to, co widzę, to jest często jeszcze poprzedni punkt. 40 i to strasznie jest, utrudnia. Tak. Nie wiem, drodzy państwo, no szkoły sobie radzą. My pracujemy, czy na uczelni, czy w szkołach pracują bardzo często na Teamsie. Nie sprawia to problemów, pomimo że bardzo wiele szkół no, w tym czasie działa. Nie mam żadnych problemów technicznych z pracą z Teamsem. Ja myślę, że no, od strony technicznej można to zorganizować. Nie może być tak, jak to jest po prostu w tym momencie. Pani przewodnicząca, ja mam nadzieję, że rzeczywiście następne komisje i następne sesje będą już bez tych problemów technicznych, bo no, ostatnia komisja, tak jak wspominałem na początku sesji, która odbywała się na Zoomie, była dużo, nawet pod względem sprawności przeprowadzania obrad, była dużo korzystniejsza. Mam nadzieję, że tak będzie już w przyszłości, ale tutaj miałem taką sugestię ze strony panów informatyków, którzy mówili o tym, że być może rozwiązaniem byłoby to, żebyśmy sesję troszeczkę robili później, kiedy jest mniejsze obciążenie łączy internetowe. Pracuję czy o godzinie 8, czy o godzinie 12, czy o godzinie 12. Wierzcie mi państwo, nie mam problemów z Teamsem. Rozumiem. Tę sugestię weźmiemy pod uwagę. Dziękuję przy planowaniu bardzo. Następnej. Dziękuję bardzo. I przepraszam za niedogodności. Głos pani radnej został wysłuchany. I myślę, że wszyscy wiedzą, że chciała tutaj poprzeć również tą uchwałę dotyczącą obniżenia czy nowych stawek dla radnych Rady Miasta Kalisza. Szanowni państwo radni, przechodzimy do punktu 11. Tylko miałbym taką prośbę, żeby jeżeli są ewentualnie problemy techniczne, to troszeczkę ciszej. Szanowni państwo radni, przechodzimy do punktu 11, do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza na 2020 rok, strony 98-99. Zanim przystąpię do tego procedowania tego punktu, ja mam pytanie tutaj do panów informatyków, czy jakby jest już możliwość, żeby pani przewodnicząca Majewska brała udział. Jaki jest stan techniczny na tę chwilę, jeżeli chodzi o panią przewodniczącą? Rozumiem. A czy my mamy jakąś możliwość, że tak powiem, zastępczego tabletu, karty? Rozumiem. Dobrze, szanowni państwo. Myślę, że będziemy procedowali dalej. Pani radna, pani przewodnicząca jest tutaj na miejscu. W związku z tym, jeżeli te przeszkody techniczne gdzieś tam
będą przezwyciężone, dołączy do obrad, a w momencie, gdyby pani radna, pani przewodnicząca chciała zabrać głos, to poproszę po prostu o to, żeby się zgłosił. Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym komisje rady przedkładają swoje plany pracy Radzie Gminy, natomiast statut miasta Kalisza stanowi, że plan pracy komisji rewizyjnej podlega zatwierdzeniu przez Radę. Komisja rewizyjna Rady Miasta Kalisza na posiedzeniu w dniu 19 października 2020 roku postanowiła wprowadzić do planu pracy komisji nowe zadanie pod nazwą kontrola okoliczności, w tym m.in. postępowań przetargowych związanych z utworzeniem punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla miasta Kalisza oraz planami utworzenia PSZOK-ów przez miasto Kalisz lub spółki, w których miasto Kalisz jest większościowym udziałowcem. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pan radny Tomasz Bezen. Zamykamy głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 12. Zaliczenia do kategorii dróg gminnych, nowo wybudowanych oraz istniejących dróg, które pełnią funkcję dróg publicznych. Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika ze znaczenia przedmiotowych odcinków dróg w układzie komunikacyjnym miasta Kalisza oraz roli, jaką pełnią dla społeczeństwa i do jakich obiektów prowadzą. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pani radna Barbara Oliwiecka. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Dwadzieścia głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 13. Rozpatrzenia skargi pana na prezydenta miasta Kalisza. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pani radna Barbara Oliwiecka. Dziękuję. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 14. Rozpatrzenie skargi pana na dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt 15. Rozpatrzenia skargi Rady Osiedla Śródmieście II na prezydenta miasta Kalisza. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.
23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 6 rzymskiego, ogłoszenie. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 15/174/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. Ustawa z dnia 4 marca 2011 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 roku obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych, znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Organem właściwym do wydania aktu normatywnego jest Rada Miasta Kalisza, a więc tylko ona ma obowiązek ogłoszenia tekstu jednolitego stanowiącego przez samorząd aktu prawa miejscowego, jakim jest uchwała nr 15/174/2015 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto z Państwa radnych jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 1 wstrzymujący. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. I drugie ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały nr 46/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie opłaty targowej. Podobnie jak w poprzednim przypadku, Rada Miasta Kalisza ma obowiązek ogłoszenia tekstu jednolitego stanowionego przez samorząd aktu prawnego miejscowego, jakim jest uchwała nr 46/604/2017 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie opłaty targowej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie obwieszczenia. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie obwieszczenia. Przechodzimy do punktu 7. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych za 2019 rok, a także pracowników samorządowych za 2019 rok. Szanowni Państwo, z uwagi na obszerność materiału w systemie e-sesja przekazano Państwu informacje dotyczące analizy oświadczeń majątkowych radnych oraz pracowników samorządowych za 2019 rok.
Przechodzimy do punktu 8. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżące odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 9. Interpelacje. Przypomnę jedynie, że interpelacje i zapytania należy przekazywać również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja sobie pozwolę udzielić głosu, ale nie będę już przechodził do mównicy w oczekiwaniu na ewentualnie inne interpelacje szanownych Państwa. Szanowni Państwo, ja drogą elektroniczną zgłosiłem już wcześniej 4 interpelacje w tym miesiącu. One dotyczą kwestii związanych z budową, ewentualną budową ulicy Ziołowej, z procesem remontu, na jakim etapie jest ewentualnie pozyskanie i remont schodów przy cmentarzu prawosławnym. I to są te dwie główne. Dodatkowo jeszcze złożyłem interpelację dotyczącą przystani miejskiej i plaży miejskiej, jakie są dalsze plany naszego samorządu odnośnie tego rejonu. No, jeszcze jedna interpelacja, ale w tym momencie wypadła mi z głowy w związku z tym, ale są one oczywiście zgłoszone do Pana Prezydenta za pośrednictwem drogi elektronicznej. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie interpelacji? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 10. Zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę Pani Radna Barbara Oliwiecka, proszę o telefon. Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie słychać. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni mieszkańcy Kalisza, Kaliszanki i Kaliszanie. Mam przyjemność i zaszczyt przedstawić oświadczenie Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 roku. My, radni Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza, stanowczo oświadczamy, że orzeczenie upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego, przepraszam, zacznę od początku, musiałam wyłączyć dźwięk.
My, radni Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Kalisza, stanowczo oświadczamy, że orzeczenie upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu narusza godność kobiet, odbiera im równość wobec prawa oraz prawo do ochrony zdrowia, godzi w ich wolność, a także naraża je na nieludzkie traktowanie i tortury. Wydanie takiego orzecznictwa w dobie szalejącej pandemii koronawirusa należy traktować jako prowokację oraz zamach na życie i zdrowie Polek i Polaków, którzy w obronie praw kobiet demonstrują od kilku dni na ulicach całego kraju. To także próba odwrócenia uwagi od nieudolności rządu, który nie radzi sobie w walce z pandemią. W tym trudnym momencie stajemy po stronie kobiet, którym odbierane są podstawowe prawa i wspieramy je w walce o godność i prawo wyboru. Kaliszanki, jesteśmy z wami. Radni Koalicji Obywatelskiej. Sławomir Szanowski, Dariusz Grodziński, Eskandarwich, Radosław Kołaciński, Marcin Ołecki, Piotr Mroziński, Barbara Oliwiecka, Magdalena Walczak. Jednocześnie w imieniu swoim i też kobiet protestujących chciałam podziękować panu prezydentowi za słowa wsparcia, które pojawiły się na oficjalnym profilu pana prezydenta, wsparcia dla kobiet walczących o swoje prawa. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo pani radnej. No, jak już powiedziałem, wielokrotnie się wypowiadałem na ten temat, jeżeli chodzi o Radę Miasta Kalisza, że są sprawy związane z samorządem i są sprawy związane ogólnie z polityką ogólnokrajową. Moja tylko taka uwaga, że mam nadzieję, że osoby, które są zachęcane do protestu, zdają sobie sprawę z tego, że dzisiaj na przykład było 20 tysięcy zarażeń koronawirusem. Mam nadzieję, że miasto Kalisz nie doświadczy scen takich, jak działo się na wiosnę w Hiszpanii, bo tam wtedy też były swego rodzaju duże manifestacje, ale to jest tylko i wyłącznie taka moja uwaga, nie odnosząc się do meritum, jeżeli chodzi o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i tego, kiedy konstytucja jest dla kogoś dobra, a kiedy jest zła. Przechodzę do punktu 12, punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o udzielenie głosu w dniu dzisiejszym. W związku z tym przechodzę do punktu 13. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 31 sesji. Następna 32 sesja odbędzie się 26 listopada 2020 roku. Szanowni Państwo, dzisiaj zapowiadam ją na godzinę 9, ale z uwagi na te problemy techniczne być może będzie konieczność przesunięcia jej troszeczkę na późniejszą porę, żeby pod względem technicznym to wszystko już dużo, dużo lepiej grało. Dziękuję obsłudze, bo wiem, że panowie tutaj naprawdę starali się jak mogli, żeby tego Zooma na początku uruchomić. Wiemy też po komisjach, że to była bardzo, bardzo, bardzo dobra platforma na komisję. Nie wiem, dlaczego to dzisiaj nie zadziałało, no ale tak to jest, jeżeli chodzi o świat informatyczny. Dziękuję serdecznie pani skarbnik, pani mecenas, dziękuję panu prezydentowi. Dziękuję panom również z obsługi telewizyjnej, no i Kancelarii Rady Miasta, która tutaj trwa na swoim stanowisku i dzielnie wspomaga nasze prace. Dziękuję Państwu, życzę zdrowia wszystkim Kaliszanom.